Szanowni Państwo, otwieram 36. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Radzyńskiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa radnych z Panem Starostą Szczepanem Niebrzegowskim na czele. Witam serdecznie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Mirosława Kułaka. Witam pracowników Starostwa Powiatowego, którzy obsługują naszą Radę, jak również wszystkich mieszkańców Radzynia i Powiatu Radzyńskiego, którzy oglądają transmisję naszych obrad za pośrednictwem internetu. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zalogowanie się do systemu e-Rada i przystąpimy do sprawdzenia listy obecności. Panel powinien się już Państwu wyświetlić, dlatego też bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 17 osób na 19 radnych. Stwierdzam, że Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Szanowni Państwo, przypominam o obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i zwracam się z prośbą o ich przestrzeganie. Zapewnianie dostępu do informacji publicznej poprzez transmisję i udostępnianie nagrań z obrad musi się odbywać z poszanowaniem wszystkich zasad określonych w RODO. Proszę pamiętać, że dostęp do informacji publicznej nie oznacza automatycznego dostępu do danych osobowych. W przestrzeni publicznej nie powinny być ujawniane żadne dane osobowe osób, które nie pełnią funkcji publicznych, a w szczególności o stanie zdrowia, nałogach czy wyznaniu. Szanowni Państwo, każdy z Państwa radnych otrzymał materiały na dzisiejszą sesję. Porządek jest bardzo krótki. Mamy podjąć tylko jedną uchwałę, dlatego też przystępujemy do realizacji, po sprawdzeniu obecności, przystępujemy do realizacji punktu drugiego, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinków drogi krajowej nr 19 po zakończeniu przez Skarb Państwa, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji pod nazwą budowa drogi ekspresowej S19, odcinek nr 3. Międzyrzec Podlaski, koniec obwodnicy, Radzyń Podlaski, węzeł Radzyń Podlaski Północ z węzłem, odcinek nr 4, Radzyń Podlaski, początek obwodnicy Kocka oraz zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia praw i obowiązków zarządcy drogi na przejmowanych odcinkach przez powiat radzyński. Druk nr 36, /1/2021. I tutaj pragnę poinformować, że uchwała ta uzyskała pozytywną opinię radcy prawnego. Opiniowała ją też Komisja Rozwoju Gospodarczego i bardzo proszę przewodniczącego komisji, radnego Dariusza Langę, o tą opinię. Komisja jednogłośnie pozytywnie stwierdziła, że słuszna. Dziękuję bardzo. W tym momencie otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie, bądź ma jakieś pytanie do wnioskodawców tej uchwały? Radny Jakub Jakubowski, proszę bardzo. Ja mam dwa pytania właściwie. Po pierwsze, chodzi o odcinek drogi 19, jaką dzisiaj znamy, po wybudowaniu Via Carpatii. Czy też chodzi o te drogi, które są drogami dodatkowymi, wybudowanymi po obrzeżach drogi Via Carpatia? Bo z dokumentu, który jest załącznikiem do uchwały, wynika, że to są te drogi wybudowane. Więc proszę o wyjaśnienie, o które drogi po pierwsze chodzi. Dobrze, dziękuję ja bardzo. Proszę pana dyrektora zarządu dróg, pana. Bardzo prosimy pana dyrektora. Proszę Państwa, to chodzi o strony Konkolewnicy, gdyby od strony Międzyrzeca. Chodzi o starą 19, gdyż tamta nowa będzie przebiegała innym szlakiem. Natomiast od węzła Radzyń Podlaski do granicy powiatu w stronę Kocka chodzi o nowo wybudowaną drogę, bo 19 idzie po starym szlaku. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Radny Jakub Jakubowski, proszę. Jakie są szacowane koszty utrzymania tej drogi, które będziemy ponosić jako jednostkę samorządu? I to jest wpisane na sztywno, że żadnego wsparcia finansowego nie będziemy mieć zapewnionego, a jak wiemy,
sytuacja z utrzymaniem dróg jest niełatwa. Jakie to będą koszty? Znaczy koszty będą takie same jak na drogach dotychczas powiatowych w ramach budżetu, który dostaje zarząd dróg na utrzymanie dróg. I chciałbym to jeszcze nadmienić, że jeżeli będzie wola taka rady, to ilość kilometrów może się nie zmienić, gdyż mamy takie prawo, że możemy taką samą ilość dróg powiatowych przekazać poszczególnym gminom, na których terenie ta 19, przez który teren 19 przebiega. Czy są takie plany w takim razie? Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Są takie plany. Prowadzimy rozmowy z włodarzami gmin przy trasie 19 nie dalej jak wczoraj. Kolejną rozmowę z panem wójtem gminy Borki, żeśmy przeprowadziliśmy na temat ewentualnego przekazania w momencie właśnie przejęcia starej 19 przekazania gminie Borki o odcinka drogi Krasów Ruda Murowana w kierunku Olszewnicy. Po prostu mamy na terenie właśnie tych gmin Konkolewnica, Radzeń i Borki, mamy takie odcinki dróg, które totalnie nie spełniają charakteru drogi powiatowej. Natomiast tutaj, panie radny, chciałbym jeszcze jeden argument za przytoczyć dotyczący właśnie tej pozytywnej odpowiedzi, jakiej oczekujemy jako zarząd od Rady Powiatu. W przypadku negatywnej naszej decyzji, czyli braku intencji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na odcinku właśnie w kierunku granicy w stronę Kocka wybuduje drogę rezerwową minimalnej szerokości, czyli 3,5 metra. Jeżeli natomiast nasza intencja będzie pozytywna, wybuduje drogę 6-metrową. Po drugie, dla zarządu powiatu jest jeden argument istotny. Czynimy z tymi gminami, o których czynimy starania w kierunku tego, żeby wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad powstały ścieżki przy Via Carpatia, powstały ścieżki rowerowe, czyli do Borg, do Konkolewnicy też i do Ulana. I teraz no, nie ukrywam, że te sprawy może pozornie nie łączą się ze sobą, a jednak no, mają ze sobą związek. Zależy nam bardzo na dobrych relacjach z Generalną Dyrekcją, żebyśmy mogli po prostu dla mieszkańców powiatu radzyńskiego po prostu załatwić, można powiedzieć, no, większe bezpieczeństwo dla rowerzystów. A takich osób na naszym terenie mamy bardzo dużo, którzy chcą poruszać się rowerem, ale chcą to robić bezpiecznie. Ja jestem mieszkańcem Ulana i chcę powiedzieć, że nie odważam się obecnie drogą 63 poruszać się rowerem, bo kocham życie. Chciałbym jeszcze trochę Boże. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja bardzo proszę o uzupełnienie, ponieważ to jest no, dosyć ciekawy wątek z tymi gminami. Czy tutaj jest już jakieś deklaracje, że to równocześnie z tym przekazaniem tych odcinków 19 gminy przejmą adekwatną ilość dróg, bo no, musimy na to patrzeć oczywiście też pod kątem finansów. Tak? Dla nas przejmowanie kolejnych kilometrów to są zobowiązania. Dzisiaj widzimy, jak to wygląda, że jesteśmy na łasce i niełasce tych, którzy nam albo te pieniądze dadzą, albo nie dadzą i może się okazać później tak, że utrzymanie ich i remontowanie, no to będzie w znacznym stopniu obciążenie naszej i naszych mieszkańców. Więc pytanie, czy rzeczywiście to status quo po przekazaniu tych dróg będzie utrzymane i czy te gminy Borki już wiem, a Konkolewnica i gmina Radzyń Podlaski również przejmą odpowiednie ilości dróg, kilometrów? Już mówię. Nie ma czegoś takiego jak automat w tej sprawie. O sprawie przekazania dróg będą decydowały rady powiatu, wtedy rady gminy. Oczywiście tu większe pole do decyzji będzie miał powiat, bo prawo, że tak powiem, nas będzie upoważniało do tego przekazania. Natomiast panie radny, pan pierwszą kadencję jest radnym powiatowym, więc muszę pana podszkolić. Drogi utrzymujemy z pieniążków, które dostajemy w subwencji
i nie ma obecnie oznaczonej czytelnej subwencji drogowej, ale de facto ona jest. Pieniądze na każdy kilometr drogi powiatowej są w subwencji ogólnej. I teraz, jeżeli by się zdarzyło, że na przykład my nie przekażemy dokładnie co do kilometra tej samej długości dróg gminom i wzrosłoby nam, wzrósł nam kilometraż, nazwijmy, to wpłynie to na wysokość subwencji. Natomiast powiem tak, jako starosta, jeżeli tutaj jest gwarancja tego, że dostaniemy połowę, to drogę, można powiedzieć, nową, dokładnie wtedy wybudowaną, drugą w stanie dobrym czy bardzo dobrym, to naprawdę koszt nie będzie odbiegał od kosztu utrzymania średniego odcinka u nas. Powiem tak, te inwestycje ogromne, które teraz robimy na drogach, właśnie to, dlaczego nazywamy je inwestycjami, bo one wpłyną na zmniejszenie kosztu bieżącego utrzymania. Tam remonter przez wiele lat nie zajrzy. Jakie będziemy należy? Dlatego ja uważam i jednomyślnie zarząd powiatu radzyńskiego i sprzed trzech lat, w składzie sprzed trzech lat, jak i obecnie, uważa, że powinniśmy po prostu tą intencję pozytywną pokazać i chcę powiedzieć, na trasie do Lublina są samorządy bialski, lubartowski, wszystkie samorządy już takie uchwały z tego, co wiemy, panie dyrektorze, podjęły. My jesteśmy ostatni, w niedzielę mija termin, do którego jesteśmy zobligowani do tej intencji. Także w imieniu zarządu naszego powiatu wnoszę, Wysoka Rado, panie przewodniczący, o pozytywną intencję. Czy jeszcze tylko gwoli doprecyzowania, skoro już szkolenie dostałem, to w 100%. Na utrzymanie dróg idzie subwencja, ale na remonty już nie. Na remonty tak, tej subwencji. To zależy, że remonty są z czego. Proszę Państwa, po to my dzisiaj staramy się jako powiat, Państwo wydajecie pieniądze, żeby przebudować drogi. Bo koszt ich utrzymania przebudowanej drogi jest niższy. No, oczywiście. I standard jazdy, oprócz komfort jazdy, bezpieczeństwo ruchu. To ja to wiem, tylko pytam, czy na remonty też jest nas w subwencji? Subwencja jest na drogi. Powiat dostaje praktycznie wszystko w subwencjach i dotacjach. Powiat dochodów własnych, można powiedzieć, prawie nie ma. To są śladowe 5%, dlatego tu panie radny. Jak ktoś zauważy, że się zwiększyło, to dotacja, to jest związane z utrzymaniem dróg. Ale powiem tak, panie radny, zadam panu pytanie. Czy widzi pan na naszych drogach, że sobie z tym nie radzimy? Czy widzę, że sobie z tym nie radzimy? Tak, nie widzę, tylko oczywiście myślę o tym, że dostajemy mnóstwo pieniędzy celowanych dla naszego powiatu na tych tekturkach, w dotacjach, które są dzisiaj, no niestety, dzielone kluczem politycznym. W przyszłości to się może zmienić i wtedy chcący te drogi remontować, przebudowywać, a jeżeli dalej to będzie tak wyglądało, że inna opcja będzie dzieliła kluczem politycznym, u nas może nie być tak różowo. Dlatego o to pytam. Dobrze, szanowni Państwo, bo już czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie tej uchwały, popytać się wnioskodawców o coś? Myślę, że tutaj owszem, trzeba pamiętać o wielu rzeczach, ale zysk, jaki będziemy mieli z tej drogi, która powstanie, jest niewymierny do wszystkiego innego i ja również przychylam się do tego wniosku zarządu powiatu i na pewno będę głosował za tą uchwałą. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję w tej sprawie i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinków drogi krajowej nr 19 po zakończeniu przez Skarb Państwa, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji pod nazwą budowa drogi ekspresowej S19 odcinek nr 3
Międzyrzec Podlaski, koniec obwodnicy, Radzyń Podlaski, węzeł, Radzyń Podlaski, północ, węzłem, odcinek numer 4, Radzyń Podlaski, początek obwodnicy Kocka oraz zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia praw i obowiązków zarządcy drogi na przejmowanych odcinkach przez powiat radzyński, druk numer 36, /1/2021. Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki do góry. Chwileczkę poczekajmy. Szanowni Państwo, z racji, że radny Tomasz Stefan, który zawsze zajmował się tą sprawą techniczną, jest dzisiaj nieobecny, mamy małe problemy, dlatego też przeprowadzimy imienne głosowanie. Ja będę wyczytywał Państwa radnych i bardzo proszę o wyrażenie swojej woli, czyli jestem za, jestem przeciw albo wstrzymuję się. I tak, radny Mirosław Bartoś. Jestem za. Dziękuję bardzo. Radny Jerzy Bednarczyk. Jestem za. Radny Andrzej Chojnacki. Jestem za. Radny Jarosław Ejsmont. Jestem za. Radny Jakub Jakubowski. Jestem za. Radny Jerzy Kamiński. Jestem za. Radny Witold Korulczyk. Jestem za. Radny Grzegorz Kowalczyk. Jestem za. Radny Dariusz Langa. Jestem za. Radny Robert Mazurek. Jestem za. Radny Szczepan Niebrzegowski. Jestem za. Radny Stanisław Orłowski. Jestem za. Radny Czesław Pękała. Jestem za. Radny Tadeusz Sławecki. Jestem za. Radny Zbigniew Smułko. Jestem za. Radny Tomasz Stefan jest nieobecny. Radna Maria Szajda-Cupryn. Jestem za. Radna Anna Szymala. Jestem za. Radny Michał Zając jest nieobecny. Szanowni Państwo, stwierdzam, że 17 głosami za uchwała i brak głosów przeciwnych i wstrzymujących się uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 36. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu i dziękuję wszystkim za udział.